Witam was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Yuken, przed nami piąty odcinek z Kebab Chef Restaurant Simulator. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę będziemy tutaj odkrywali kolejnych rzeczy. Zaraz wam pokażę, bo troszkę was w błąd wprowadziłem, bo nie było czegoś takiego w menu, ale odkryłem to, zobaczcie. Bo mówiłem, że restauracji naszej nie można rozbudować. No typowo rozbudować nie, co myślę, że jest fajne, bo chociażby w Supermarket Simulatorze było to takie dziwne, że te ściany się tak ciągle rozbudowywały, a tutaj mamy możliwość kupienia restauracji, pewnie i z ogródkiem jest to na sprzedaż. Ja się domyślam, że to jest to. Jestem ciekaw, czy wtedy będziemy sprzęt musieli przenosić. No wygląda to dosyć ciekawie, no ale musimy mieć 50 koła na koncie. Nawet na razie nie mamy co liczyć na kredyt, ale to nieistotne. Dziś, moi drodzy, zrobimy pewien test. A mianowicie chcę sprawdzić, czy jeżeli do naszej restauracji wstawię jakieś bajerki, klimatyzację typu na przykład, nie wiem co tam by mogło być, jakieś kwiatki chociażby, czy to tak będzie działało, jak działało to chociażby w Hotel Business Simulatorze, że te dania, w tym momencie dania, no bo jesteśmy w restauracji, będą droższe. Robienie, jak widzicie, zapasu z zupą jest ok, bo na dzisiaj mamy, myślę, że zapas zupy i przypuszczam, że jeszcze na następny odcinek. Mamy też stejki, o które się nie musimy martwić, kebab w zapasie, także takie robienie jedzenia na zapas, jak widzicie, ma swoje ogromne plusy. Więc zobaczmy, czy tutaj jeszcze coś jest. No pusto, więc takie drobne zakupy będzie trzeba zrobić, ale zaczniemy właśnie od takich, myślę, bajerów upiększających. Nie będę na razie robił malowania, choć też możecie dać znać w komentarzach, czy to waszym zdaniem wpływa na cenę danych potraw. Na razie jakby aż tak nie chce się tutaj rozdrabniać. Zamontujemy może z dwie klimatyzacje. Ja wiem, jedną na przykład gdzieś tu. No przy drzwiach to tam z siłą rzeczy wieje. No więc może jedną gdzieś tu. Drugą może gdzieś tu. A trzy klimatyzacje zamontujemy, żeby nasi klienci w razie czego się nie gotowali. Nie wiem, czy to wpływa, że faktycznie będzie chłodniej, czy nie, no to już zobaczymy. O, jakiś zegarek może sobie zamontujemy. Robimy po prostu totalne testy. Zegarek to może bardziej gdzieś tu. Nie, może nie pod klimą, ale o, tu. Okej, takie proste rzeczy, może jakiegoś kwiatka. Nie wiem, mówię, czy to wpływa, czy to są jakieś meble domowe. Nie mam, moi drodzy, pojęcia, ale zobaczymy. No te kwiatki nie są zbyt tanie. Ale jakąś palemkę myślę, że gdzieś tutaj, o, w drzwiach na przykład, cyk. Tutaj też by było dobrze, żeby kosz na śmieci zakryć, tu może w kącie. Zobaczymy. Trochę kasy mnie to będzie kosztowało, no może jeszcze z jednego kwiatka bym gdzieś wstawił, ale nie bardzo mam gdzie, no to tu, gdzieś tu. A może tu też wstawimy kwiatka, niech sobie stoi. Dobra, wystarczy tej naszej tutaj rozrzutności. No nie wiem, myślę, że takie pierdołki pokupowałem. Zobaczymy, czy to wpłynie na ceny i czy będziemy szybciej zarabiali. Celem oczywiście dzisiaj jest wbić level 10, aby zatrudnić kelnerkę, bo już sami tutaj nie dajemy rady. Jeśli chodzi o menu, moi drodzy, to no, mamy je skomponowane, ale coś możemy odblokować. Myślę, że to zrobimy. Myślę, moi drodzy, że to zrobimy. Nie wiem, czemu rosół jeszcze tutaj mi się nie chce odblokować. Coś, kochani, moi drodzy, odblokowaliśmy. Zobaczmy. Grillowa... Nie, nic nie odblokowaliśmy. A, szaszłyki z kurczaka. Co to są, moi drodzy, szaszłyki? Weź pierś z kurczaka. No dobra, będzie trzeba kupić, chyba że mamy piersi. A chyba mamy piersi. A jest. No to jak jest, to... Sól, pieprz, pokrój pierś, tłuszcz wołowy. Aha, szpikulec, czyli na tej zasadzie. Okej. Okay. A szpikulca chyba nie mamy, bo kebaby zrobiliśmy. Oj, trzeba będzie szpikulce kupić. To jest tak, nie wiem czemu tak zrobione. No ale okej, okay, dobra, będziemy dzisiaj trochę do sklepu latali, bo ciężko jest mi robić zakupy tak na zapas. Chociaż przydałoby się, żeby móc jakąś listę sobie stworzyć, moi drodzy. Na pewno nie powiem. Szpikulec, no nie wiem, cztery. Drogie są jak diabli te szpikulce, dlatego ten kebab też tak średnio się kalkuluję. No tu nic więcej chyba, nie wiem, może olej na zapas weźmiemy, bo olej do frytek to zawsze się przyda. Chyba wszystko. I tak znając życie o czymś zapomniałem. No już 500. Stuwa za mało, piękny kawalerze. Już 500 poszło. Walić. 500 zł.
Dobra, da się to? Niby się da. Okej. Szpikulce to ja tutaj na wierzchu wolę mieć. I olej. Niech sobie też będzie. Dobra. No i patrzcie, jak to działa. Tak działa, że nie działa. Okej, czyli zobaczmy najpierw tą nowość, którą tu mamy. Sól i pieprz. O, to pierwszy raz mamy inaczej. Ale czekajcie, bo tu nie jest weź pierś, no to chyba rozumiem, że do piersi z kurczaka. Pierwszy raz mamy kurczak z solą i z pieprzem. To mi się będzie już myliło, nie? 2 gramy dałem? Też tak mi się wydawało. Dobra. Będzie mi się myliło, bo zawsze pokrój pie. Aha, czyli oba pokroić, dobra. To też pokroić, dobra. Weź szpikulec do. Dobra. Grilluj z obu stron. No dobra, to już sobie ustawię. O, tu coś zostawiłem, widzowie. Jakiś bałagan zostawiłem. Paprykę. Widzicie? No, nie można zostawiać. Nie można, bo potem jest problem. Uj, jak śmierdzi. Okej. To ja tu muszę mocno teraz pilnować. To co? To może od razu dwa byśmy zrobili, nie? Z tym. Jakoś tak mam przeczucie, że wiecie, ten lepiej mieć na zapas to zrobione. Skoro stricte kebaba mamy na zapas, to dlaczego nie zrobić tutaj też szaszłyki z kurczaka? Ja akurat kurczaka, przyznam wam się szczerze, nie lubię. A, bo pokroić. Kurde, Juken, chłopie, co ty robisz? Widzicie, zapomniałem pokroić. No i jest to troszkę tutaj przygotowanie tego wymaga. No patrzcie. A co to mi się piersi nagle rozmnożyły? Jak mi się z jednej piersi wzięła? Widzowie. Skąd mi się tu druga pierś z kurczaka nagle wzięła? Wyczarowała. No, buguje się, chamsko się buguje. Nie wiem, skąd mi się pierś z kurczaka tu nagle zrobiła. Ale dobra, okej, mamy to. Grilluj z obu stron. Czerwona papryka, cebula. Ale my cebuli chyba, widzowie, nie mieliśmy. Halo, halo, trzeba iść kupić cebulę w takim razie, moi drodzy. A czerwona papryka ugrillowana chyba jest, więc... Ale dobra. Jak już to też będzie do grillowania, no to czekajcie, widzicie? Trzeba iść zakupy zrobić. A teraz tak, czegoś nam brakuje. Ziemniaki są, papryki generalnie są, czosnek jest. A olać to będziemy latać najpierw. Dzisiaj oszczędna wersja, słuchajcie, zakup. Dzisiaj jesteśmy jak najbardziej oszczędni. Kiczowata jest trochę ta gra, jeśli chodzi o grafikę, ale trzeba przyznać, że wciągająca. Czasem tak jest, moi drodzy, że cebula, no to nie wiem, od razu weźmy z 5, nie wiem, z 2 czosnki. Już tu jesteśmy. Wersja oszczędna, co nie znaczy, że... 2 pomidory. Dobra. Na szczęście dużo nie zapłaci. A, mogłem jeszcze, słuchajcie, na zewnątrz, bo nie wiem, czy to też wpływa, jakbyśmy na zewnątrz logo dali. Może zrobimy, widzowie, logo na zewnątrz, powiem szczerze. Cebula. No to jak cebula, no to od razu cebula. Teraz gdzie tą cebulę wrzucić? Tu ją wrzucimy. Czosnek, no to obok czosnku. Zielona papryka. Pietruszka, nie, ile tej pietruszki. Po co mi tyle tej pietruszki? No ale dobra, będzie potrzebna, słuchajcie, też do zupy pomidorowej, więc wiecie. Pomidora może nie zgrillowanego tam gdzieś w koniec wrzucimy. Dobra. Okej, okay. I było, że grilluj cebulę. I grilluj czerwoną paprykę. No to jeszcze jedna papryka. A potem pokroić. No dobra. Zobaczymy, słuchajcie. Zaczniemy od nowego dania. Metoda zrobieniem zapasów mi się ewidentnie sprawdza. No nie wiem. Możecie dać oczywiście znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Mi się wydaje ta metoda całkiem spoko. Jeśli chodzi o potencjalną pracę, to znaczy raz wykonujemy pracę, a wiecie, później jakoś nam to już idzie sprawniej.
Ja dzisiaj w ogóle sobie, widzowie, z wami kawkę popijam, także jak ktoś z was też coś popija, to życzę smacznego. Albo zdrówko, jak to woli. O Jezusie kochany. Coś tu poszło nie ryn, bo oni mówili grilluj z obu stron. Było grilluj z obu stron, a coś jest nie halo, słuchajcie, widzowie. Ewidentnie coś jest nie halo w tym. Coś jest ewidentnie nie halo, coś tu nie gra z tym. I spada z tego, nie, to coś tu jest mocno nie ryn. Widzicie? Ja nie wiem w końcu, czy to, może to trzeba inaczej, może to trzeba tak? Nie. A, tak, dobra, okej. Okay. Też myślałem. No i co, koniec grilla? Pokrój cebula. Szaszłyki z kurczaka, czerwona papryka, plasterek pietruszki. Ale też mi danie, wiecie co? Nie, żebym, widzowie, był jakimś specjalistą od dań, ale jakby mi to kompletnie do niczego się nie klei, nie? Słuchajcie, to już sobie może od razu zrobimy alternatywkę do tego. Nie, żebym naprawdę był jakimś specjalistą od jedzenia, ale no kompletnie dziwne jedzenie, nie? Dziwna potrawa. Szkoda, że na przykład sami nie możemy sobie skomponować jakiegoś dania, które naszym zdaniem byłoby by fajne. No bo to tak jakieś dziwne. Dziwne jest, naprawdę bardzo dziwne. Może na dół wstawimy? Żeby mi się to z kebabem, kurde, nie pomyliło. Czekajcie, zrobimy menu. A, jeszcze jedną szafkę, widzowie, muszę. Ja jeszcze jedną szafkę muszę kupić. To, tak, no bo to... Chyba, że z, nie wiem, samych frytek zrezygnujemy. No nie, nie możemy zrezygnować. Musimy. Czyli mamy co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? No mamy sześć. Siedem. Dobrze, wiedziałem, że mi czegoś brakuje. Jedna szafka musi być kupiona. Dobra, to wiecie co? To za każdym razem będziemy inaczej to wstawiali. Szaszłyki z kurczaka podaj. Pieczenie 45%. No coś mi nie wyszło z pieczeniem, ewidentnie. Ewidentnie coś poszło nie tak. Tu będą udka, tu będzie to. Tu będzie kebab. Zupa tak samo. Już się lodówka pusta robi za chwilę. Nie wiem, dziwne to wszystko troszkę. Aha, no, zaraz coś pomylę, na bank. Możecie obstawiać, kiedy coś... Na bank zaraz coś pomylę, bo już tego trochę się dużo robi, nie? I powiem szczerze, zaczynam się zastanawiać, czy ja już to zacznę ogarniać za chwilę. Dobra, niech będzie ta zupa. To w tym czasie sobie szafkę kupimy. Jedną. Gdziekolwiek ona była, w stanowiskach chyba. Wiecie co, no to tą szafkę tu wstawimy, bo... No zobaczymy, no. Gości od 20 do 26. A czy my mamy w ogóle zapas? To tak samo jedną zupę by trzeba nalać do talerza, mi się wydaje już. A co to się zacięła ta mikrofala, czy co? Coś tu się popsuło chyba. Nie wiem. Dziwne. Bardzo dziwne, widzowie, bardzo dziwne. A, bo wy dźwięku nie mieliście. Okej, dobra, już macie dźwięk. Popsułem coś, szkodnik jestem. Dobra, tam olać tą zupę chyba jest okej, co? Coś się mikrofala zacięła. Nie wiem, temperatura chyba okej. Nie wiem, z zupą idziemy tu. Podaj. Temperatura 0%.
Jak to jest? No przecież wkładałem do mikrofali, to dobra, trudno, będziemy mieli jakieś tam... Ktoś dostanie zimną, no co ja poradzę, no? Widzowie, no co ja poradzę? Widzieliście, że grzałem w mikrofali, nie działało. Dobra, czego mi tu jeszcze brakuje? Słuchajcie, ja tak się zastanawiam. Aha, jeszcze frytki jedne by trzeba też garnąć. To co, zupy się nie grzeje, kurde, w mikrofali? To jeżeli tak, to jest problem, to będzie trzeba zrobić inaczej. Zupę zagrzać na gazie. Nie wiem, jak ona długo się tam może gotować, nie? Zresztą zrobimy test, test. Dobra. Może steaka damy tutaj. To jest wszystko ok. A piersi z kurczaka my chyba nie mamy, widzowie. Tu będzie kebab. Go damy z brzegu. Mam wrażenie, że piersi z kurczaka nie mamy. To będzie trzeba ją szybko zrobić. Ale mamy tylko jedną? To mi jedna wystarczy. Ej, weź mi te grillowane piersi. Czekajcie, tyk. I do piersi tam, jak dobrze pamiętam, była chyba papryka jedna i druga. Już zaczynam się, słuchajcie, ja już się zaczynam gubić, nie? W tych opisach naprawdę się zaczynam gubić. Gdzie przecież jestem w miarę ogarniętym gościem, ale tak wydaje mi się, że troszkę dużo tego. Ciężko to jest, tak wiecie... Ciężko to jest tak totalnie ogarnąć wszystko. No niby w miarę spoko. Talerz. Zaraz my tą pierś zobaczymy, bo to było chyba też z frytkami, jak dobrze pamiętam. Kurde, jak jest dużo przepisów, to się łatwo pomylić. Czekajcie, przepisy. Pierś z kurczaka. Aha, dobrze. Tylko trzeba doprawić. Zielona papryka, dobra. Tylko trzeba doprawić, bo mięso samo w sobie jest niedoprawione. Kurde. Dużo, dużo tego i łatwo się... Coś tam, wiecie, coś tam kojarzę, ale jak się robi dużo tych przepisów, to faktycznie łatwo się zamotać, nie? Czyli już piersi kolejnej nie zrobimy na zapas. Czyli czy coś mamy na zapas? Mamy kebab, mamy ten antrykot, mamy te szaszłyki. No zupa się gotuje i mam nadzieję, no nie wiem, później ją podgrzejemy. No i generalnie co? A to co to tu jest? A to jest pierś z kurczaka. Mieliśmy gotową pierś z kurczaka. To czekajcie, jak jest... Widzowie, no jeśli jest pierś z kurczaka gotowa, to na zapas możemy ją... Prawda? Zrobić. Nic się nie stanie. Bo z tego co widzę, to mi udek chyba nie... Nie wiem. Czekajcie, to się chyba nic nie stanie. Czy my tu mamy te papryczki? Kurde, nie ma. Zielone już nie są, to wiecie co? Trzeba wrzucić, póki grill się... Póki grill się... piecze. Okej. Okay. Tylko frytek nie będziemy mieli. Kurde. Kur zapiał. Czekajcie, to weźmiemy na razie z tych frytek, a same frytki zrobimy po prostu... Same frytki zrobimy już na świeżo z ziemniaków. Ja pierdzielę, powiem. A i z gaz grill, no i widzicie. Tak to wygląda sytuacja. Ciężkie życie restauratora, nie? Wszystko musisz ogarniać. Ciężkie życie restauratora. Ja już się pogubiłem, nie? No widzę, że łódka z kurczaka można by też jeszcze zrobić. Na zapas. By się nic nie stało, myślę. No dobra, tu coś jeszcze było? Nie. Pierś z kurczaka mamy gotową, to udka też zróbmy na zapas. Ej, co to się stanęło? Widzieliście to? Przypalało się łódko, które było tutaj. I pomidor tam wiem, że do tego wchodzi. Ale pomidory na szczęście mamy, więc... Ja pierdzielę, tu już jest zapierdziel, widzowie. Tu już jest zapierdziel, nie? Tu się robi zapierdziel. Żeby wszystko ogarnąć. Czekajcie, ja tych udek chyba w ogóle nie doprawiłem. No, w ogóle ich nie doprawiłem. One były z chili. Dobra, widzicie? Oj.
Łatwo się zamotać. To jeszcze raz. Sól. Na pewno powiem wam, robienie takiego zapasu jest mniej jakby takie, jeśli chodzi o ryzyko pomyłki, prawda? Jeżeli to robimy właśnie tak, jak ja teraz robię, że na zapas, nie? Bo jeżeli byśmy to robili w trakcie, kiedy ludzie czekają i tam, wiecie, byśmy się spieszyli, to bardzo łatwo coś sknocić. No w sumie, jak nam się grill pali, to już niech ten grill chociaż do czegoś nam się przyda i te udka upieczemy. A tak to nie wiem, co dalej tutaj jeszcze. Chyba więcej nic. A czosnek był do czego? Czosnek był do kebabu. Okej. Okay. No już się, szybko to się, kurde, wszystko piecze. Dobra, ziemnioka trzeba, słuchajcie. A tak jedzie ten nóż, a się bałem, że zaraz papryki mi pokroi, nie? Tak już to robimy na zapas, wiecie, niech już sobie będzie. Z czym było to łódko z kurczaka? Aha, z pomidorem było. No dobra, to wiecie co, to już też zrobimy. Talerze ubywają, jak widzicie. To już od razu na talerz, bo łódka z kurczaka do niczego innego nie używamy, no to. Już od razu, wiecie, wolę mieć gotową porcję, cyk. Dziwnie się postawiło, ale nie mój problem. Dobra, mamy chyba wszystko w miarę ogarnięte. To te papryki w takim razie też pochowajmy. Już następnych mi się nie chce piec, bo to przecież roboty od... Ktoś za mnie powinien takie czynności robić, ja bym tylko jedzenie komponował. Dobra, mamy to. Czyli tak, czyli frytensy szykujemy. Myślę, że jak już tak się bawimy, to nie będziemy jednych frytensów robili. A czekajcie, czy w ogóle nam coś... Aha, bo frytki mamy w ogóle zrobić na gotowo. Od razu jedne pójdą na talerz. Będą nie z mikrofali. W sumie ziemniaków jako takich nie potrzebujemy, więc... Frytki nam i tak się do czegoś przydają, więc od razu, cyk. Dobra. Ja mówię, ciekawe co by się stało, jakbym trochę upiekł tego ziemniaka. Da się? Jestem ciekaw, widzowie, co się stanie. Ryzyk fizyk, słuchajcie. Tak trochę go podpiec. Korzystamy, słuchajcie, z grilla, który... I tak zaraz gaśnie, więc jestem ciekaw, co się stanie. O! Jestem bardzo ciekaw, widzowie, co się stanie. Czy to tak będzie spoko, czy nie będzie spoko? Dostaną super frytki goście. Ale nie, frytki się znowu blade zrobiły, zobaczcie. To ciekawe, czy one są jako upieczone? Nie no, frytki muszą być na oleju, wiadomo, nie? Ale ciekawe, czy gościom by to zrobiło różnicę, że dostają frytki po prostu grillowane, czy... No wiecie, no grillowane to też lepsze, no bo zawsze tym dymem, ja ogólnie na drewnie, wszystko pieczone na drewnie jest super. Ale jak widzimy, to wiecie co... Zrobimy inaczej, bo zobaczcie, wydaje mi się, że te frytki już są upieczone. Chociaż nie wiem, plaster ziemniaka jest jako... Jakby, no nie wiem do końca, jak to działa tu. A. Zobaczymy, no. Dobra, i jeden talerz od razu na gotowo. Niby się normalnie pieką, czyli nie ma znaczenia, że ja piekłem. Ale wiecie, i tak nie zmarnowałem tego, bo... O, może przesuńmy, żeby nam się ketchup nie przypalił. W sumie to ja nie wiem, jak to teraz działa, widzowie, bo... O! Nie wiem, które się przypiekły, które nie, nie? Ja na przykład się w ogóle nie przypiekły.
Nie powinien ten ogień się, słuchajcie, pokazywać w momencie, kiedy ja to przecież wyjąłem z oliwy. Nie chce mi się, słuchajcie, frytek już robić na zapas, na gotowo, na talerzu, bo przecież gdzie ja te talerze będę ciągle... Zbankrutuję na tych talerzach. Piecze to się, czy się nie piecze? A, i to oczywiście frytki muszą iść do mikrofali, bo już ostygły. To się zagapiłem, nie? Dobra, no więcej, słuchajcie, więcej widzowie zapasu nie jesteśmy w stanie zrobić z niczym. Po prostu teraz, co ma być, to będzie, nie? Co ma być, to będzie, no... Więcej zapasu nie zrobimy. Mamy te szaszłyki, mamy udka z kurczaka w zapasie. Zupę, no to mamy na gazie, no to ją po prostu zaraz będziemy na świeżo podawali. Bo chyba domyślam... Chociaż ja bym, wiecie co, kusi mnie. Powiem wam szczerze, kusi mnie, żeby zrobić takie machnią. Że skoro ta zupa jest zimna, no to żeby nie mieć złych opinii, a zarobić więcej. No to może po prostu ją podgrzejemy. No dobra, no nic więcej tu nie zrobimy. Steaka by można, a nie, jest steak w zapasie, są dwa kebaby, jest pierś z kurczaka, udka. No generalnie wszystko mamy, no nie ma tutaj co wymyślać. Mam wrażenie, że czegoś brakuje, ale nie mogę skojarzyć, czego by mogło brakować. Wszystko chyba jest, słuchajcie, w zapasie. No zupa, no ale zupa to wiecie. Tutaj temperatura, że gorące. Aha, bo tak to działa, dobra. Widzicie? I to jest ten błąd, który ostatnio... Nie wiem, ile ma być porcji w ogóle. Nie wiem, ile ma być porcji na taki talerz tej zupy. To tak jakby nie... Takie dziwne to jest troszkę. No ale okej. I teraz zupa jest gorąca. Temperatura 100%. Patrzcie, w ogóle zupę zrobiłem wszystko na 100%. Dobra, otwieramy kram. Słuchajcie, teraz mamy zobaczyć, jak to będzie działało. No jeśli jeszcze nam się grill pali, no to pewnie długo się nie popali. Ale... Wiecie, że Yuken jest oszczędny i... No właśnie, długo się nie popali. No i chytry dwa razy traci. Znacie to powiedzenie. Chytry dwa razy traci. No może straciłem tylko tyle, że łaziłem jak taki łoś. A ja do tej zupy, słuchaj... Ujej, zapomniałem widzowie. Do tej zupy nie dodałem tego. Do zupy pomidorowej tego... Pietruszki nie dodałem. Dobrze, no zdarza się. Ciekawe, czy wbijemy, widzowie, dzisiaj 10 level, żeby następny odcinek z kelnerką zacząć. Zobaczymy w ogóle, jak to na utarg wpłynie, że jest... Jestem ciekaw, no, z tym rosołem, no bo rosół jest jakby zablokowany, a więc tego kolejnego smakosza kulinarnego nie możemy zaprosić. O kurde, zobaczcie, jak talerze schodzą. Teraz się okaże, że będzie trzeba jeszcze talerzy dokupić. Tak mi się wydaje, widzowie. Że musiałbym dokupić jeszcze talerze, bo jak widzicie, przy tym... Aha, smacznego. Przy tym schemacie... A kasa to gdzie? Halo, gościu? A dobra, zapłacił. Okay. Powiem wam, że przy tym schemacie może być problem, nie? Ja teraz, zobaczcie, mam taki zapierdziel, że nawet nie mam czasu patrzeć. Oj, już się coś skończyło. Co tu było? Kebab tu był chyba, tak? Ten kurczakowy szaszłyk. Widzicie, już się szaszłyk kurczakowy skończył. Ja pierdzielę, już koniec. Dobra, już pani szanowna, już. Fajnie, że nowy poziom restauracji, ale ja tu już nie nadążam, halo. Oni już tu, słuchajcie, chcą ode mnie rachunków. Ta jest blisko, to ją szybko obsłużę. Pani zupę zjadła, 110 za zupę zapłaciła, okej. Okay. Według mnie troszeczkę dłuższy ten dzień by mógł być roboczy, że tak powiem. I to by było mega. Bo byśmy mogli... Oj, byśmy mogli po prostu więcej, wiecie... Czy to ludzi obsłużyć, czy trochę takich mieć challenge, nie? Że ten dzień troszkę jest dla mnie zbyt szybki. Znowu zupa, zaraz się zupa skończy. Jakieś śmieci mi tu wypadły, nie wiem skąd. Naprawdę to trzeba obserwować, ale podoba mi się właśnie to, że trzeba to...
to obserwować. Już, panie szanowny, już. Już, 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 już. Fajnie, że ten dźwięk wydaje, mówiący o zakończony, że jakaś potrawa, jakiś posiłek się skończył. I to mi się właśnie bardzo podoba, że jest ten dźwięk. Bo przy takim zapierdzielu to dużo ułatwia. Widzicie, kopię tutaj już te śmieci, bo już nie mam... Ciekawe jest od czego... Nie wiem jak te ceny, no mam wrażenie... te szaszłyki mają dosyć dobrą ocenę, ale wiecie co? Mam, widzowie, wrażenie, że ludzie więcej płacą, jak te kwiatki tu wstawiłem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. No zupa to ciężko porównywać, bo jakby nie sprawdzałem ile wcześniej. O, coś się skończyło? Frytki się chyba skończyły, czy co tu było? O kurde! Utka się skończyły, ale nie wiem, czy dzień się nie kończy, bo już za oknem jest ciemno, więc jakby nie wiem, czy to jest sens. Ja teraz bym chyba robił, wiecie co, tak? Żebym po prostu patrzył, co kto chce zamówić. No właśnie ta przyszła po utka. Dla jednej baby mi się opłaca utka wkładać? To jest pytanie, widzowie. W sumie, patrząc ile te utka kosztują, że za jedne utka płacimy, słuchajcie, za jedne utka... Nie pamiętam, ile płacimy. Musiałbym do sklepu podejść i zobaczyć, bo może być tak, słuchajcie, że to się opłaca dla jednej osoby, wiecie, podgrzać na przykład utka, bo i tak wyjdziemy na plus. Mimo, że to są cztery porcje... Oj, patrzcie, tu się już bałagan zrobił. Mimo, że to są cztery porcje, nie? Ja zmarnuję to jedzenie po części, ale z drugiej strony ona to kupi... I, o, już była wkurzona, że tak długo czeka. W ostatniej chwili. Zaraz to przekalkulujemy. Ile ona, zobaczymy, ile ona zapłaci za te utka. Bo tak siłą rzeczy ja ją muszę obsłużyć, więc zobaczymy, ile ona zapłaci za te utka. I zobaczymy, ile komplet udek po prostu kosztuje w sklepie. I to będzie taki też wyznacznik. Postaram się z każdą potrawą tak sprawdzić. Bo oczywiście razy 4 to byśmy zarobili razy 4. No. Tutaj jakby trzy potrawy straciliśmy, więc to jest strata. To nie podlega dyskusji, ale ja chcę sprawdzić, czy i tak, kiedy ona weźmie to jedzenie, czy ja jestem do przodu, czy ja tracę. Przy jednej porcji, dosłownie stosunek 1:1. Ile płacę za dwa utka z kurczaka? Nie? I będę wiedział, ile ona płaci. Zaraz się przekonamy, ale nie udało nam się 10 levelu wbić, widzicie. Coś jeszcze się słabo postarałem. Aha, już jest pełne. Widzicie, co tu się porobiło, widzowie? Widzicie? A tutaj talerzy też brakuje, także no... Ciekawie, ciekawie. Tu na pewno ktoś do pomocy by mi się przydał, także czekam z niecierpliwością za kelnerką. No zobaczmy. Zobaczmy, ile ona za te utka zapłaci. Spójrzmy dokładnie. 182 zapłaciła za utka. Póki pamiętamy... Widzowie, lecimy do mięsnego. W ogóle dziwne, zobaczcie, moja restauracja zamknięta, a w mięsnym kupić można także. Utko z kurczaka, jedno kosztuje 60, czyli za dwa płacimy 120. A ona zapłaciła 180. Czyli i tak jesteśmy 60 do przodu, no bo patrząc, że w utkach z kurczaka jest tylko właściwie jeszcze pomidor. Już tam nie licząc kosztów węgla, no wiecie, tak nie będziemy znowu też szli... Jakiś ekstremalizm, nie? Więc generalnie moim zdaniem się opłaca. Gorzej na przykład z kebabami, bo w kebabie jeszcze 100 dolarów kosztuje ten szpikulec do szaszłyków. No i tu oczywiście też jesteśmy w plecy. Zobaczcie, ten szpikulec stracimy za 100 dolarów. Także to też są jakieś straty, nie? Dużo jedzenia zostało. No to jest ten minus. Zupę niby podawałem, ale ciężko jest właśnie tutaj stwierdzić. Nie ma takiego... Jakby nie do końca rozumiem te podliczenie dzienne, które zaraz zobaczymy, mówiące o tym, ile danych posiłków, bo ogólnie się zgadza liczba z kwotą, a co do tego to się nie zgadza, ale idziemy zobaczyć podsumowanie dnia 6, a 5 odcinka. No nic, to w następnym odcinku, w takim razie będziemy kelnerkę zatrudniali. No i co tu my mamy? Wychodziłoby, że zwykły kebab jeden zszedł, pierś z kurczaka 3, ja to tak rozumiem, utka z kurczaka 4, frytki 4, zupa pomidorowa 2,
Wołowina 4, to już jest przekłamanie, bo jeśli by 4 wołowiny się sprzedały, to musiałbym dokładać. A ja nie pamiętam, czy dokładałem wołowinę. Także średnio dzień, no gorszy od poprzedniego, widzowie. 22 dania, 4000, czyli idąc tym tropem myślenia, to, że dałem kwiatki i inne rzeczy, wcale niczego nam nie dało. No, to, że daliśmy kwiatki i inne rzeczy, to jakby niby drożej płacą, ale no nie do końca. Nie wiem, tak? Coś tutaj nie do końca mi to pasuje, nie? Ale bez kredytu się obeszło, także nie wiem. Teraz zobaczmy już, co nas czeka w następnym odcinku. Tu coś się bank do... O, jakiś kredyt, ale nie mam kredytu przecież. A, rachunki. Rachunki, pierdziele rachunki. Nie będę. Dobra, zobaczmy, bo chciałbym, moi drodzy... O, jak dostaliśmy coś w prezencie. Wiecie co? Chciałbym bardzo, bo tutaj też jest gdzieś właśnie w tych osiągnięciach, że kup... Kup... Nie wiem, czy są jakieś osiągnięcia. No zobaczymy później. Ja jakby nie patrzę na te osiągnięcia, nie? Natomiast tutaj mamy kolejnego Tonego do zaproszenia. No kebab niby... Podaj zwykły kebab. 15 zwykłych kebabów byśmy musieli podać. No i rosół, ale powiem wam szczerze, chyba że coś tutaj przeoczyłem, ale ja tu nie widzę dostępnego rosołu. Jest na przykład kebab z pomidorami. A jest, odblokuj. Czyli następny odcinek odblokowujemy rosół. Okej. Czyli to o to chodzi. Dobra. Czyli kolejna zupa będzie. O ja pierdzielę. Czyli ja nie wiem, chyba kolejny garnek będzie trzeba kupić. I wtedy jedną zupę pomidorową będziemy trzymali. Jeden ten. Na pewno nie idę w te słodycze. To od razu wam mówię, to mnie nie kręci. Ale tak na koniec odcinka sobie zobaczmy, bo mnie ciekawi, czy będzie tu taki prawdziwy kebab. Tu jest jakiś kebab z pomidorami, również na szpikulcu. Kebab z bakłażanem, również na szpikulcu. Lopsiki, hot dog, no spoko, hot dog to może być. Jakieś skrzydełka z kurczaka. Doner kebab, czyli będzie ta maszyna do kebaba, okej. Okay. Ale w sumie 15 poziom musimy odblokować. No to jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, moi drodzy. Czyli to od poziomów zależy. A rosół, a bo rosół zależał od 10 poziomu, okej. Okay. Okej, okay, dobrze. I te następne rzeczy to są od leveli. Dostępne. Dobrze, no to ja myślę, że tutaj bym mógł, szczerze wam powiem, jeden dzień, ten, który teraz mamy poza odcinkiem, przelecieć i po prostu spotkać się z wami w następnym odcinku w dniu 8, żeby po prostu no, nie robić w kółko tego samego, no bo tutaj jakby na ten odcinek nie następny nie przewiduje niczego nowego, moi drodzy. Zobaczcie, tutaj jakby no muszę po prostu sprzedać zwykły kebab, no to mogę z wami odpalić odcinek, sprzedawać kebab, no bez sensu, według mnie kompletnie bez sensu. Tu mogę z wami razem jeszcze sobie, słuchajcie, dokupić, nie wiem, jakieś podwojenie i mistrz krojenia, nie wiem co to daje, szczerze. Nie wiem, zobaczymy na koniec, czy to coś dało, jeśli chodzi o przywileje, jakieś przywileje mamy i co jeszcze. No i tu mówię, to trzeba sprzedać kebab, więc ja już to muszę sobie ogarnąć po prostu sam. Jedną dniówkę, żeby trochę, wiecie, te osiągnięcie poszło do przodu, aczkolwiek właśnie, moi drodzy, znowu mamy taki trochę połowicznie łączony odcinek. Może zrobimy tak, że ja tą dniówkę przelecę i wam podsumowanie po prostu na koniec pokażę. O, tak możemy zrobić. Spauzujemy się i wam pokażę na koniec podsumowanie. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że tu dostaliśmy też kolejną nagrodę. Ja już nie wiem, gdzie mam stawiać tak szczerze te nagrody. Może tu gdzieś albo tu. Gdzie to było? W ekwipunku. To radio mi do niczego potrzebne. Tu dostałem też jakieś szafki, ale tak naprawdę wiecie, czy mi to coś da, że ja tą szafkę tu wstawię. No jest ładna ta szafka i ładniejsza od tej, ale jakoś mi specjalnie, powiem wam szczerze, na tej szafce nie zależy. Jakby ona mi do niczego... Nie wiem, potrzebna tutaj nie jest, także to nie robi różnicy tak naprawdę, szczególnie, że ona i tak, zobaczcie, że jest zakryta tymi, nie? Także, no nie, zdecydowanie nie. No, czyli musimy po prostu trzepać kasę, rozumiem, teraz te 50 tysięcy, żeby kupić nową restaurację. Dobra, to słuchajcie, ja sobie tutaj te zakupy zrobię, takie podstawowe, pewnie jak zwykle węgiel,
jak zwykle podpałkę. Dokupię. O, talerzy faktycznie przybyło, ale numer. Takie rzeczy techniczne porobię, no bo to już myślę, że no tutaj wam pokażę po prostu podsumowanie dniówki. No muszę jedną dniówkę przelecieć, żeby trochę kebabów sprzedać. Tutaj tego widzowie nie obejdziemy. No mam zapas kebaba w... Mam zapas, słuchajcie, kebaba w lodówce. Chyba jeszcze jeden powinien zostać. Tak, jest, dwa kebaby nawet są w lodówce. Także z tych zapasów oczywiście pokorzystam. Jak coś będzie trzeba... Ojej, popsułem. Ale działa zupa, patrzcie, zupa się nie popsuła na gazie. To jest ciekawe. Zapomniałem o zupie, widzowie. Zapomniałem o zupie. A, i tutaj temperaturę pokazuję. Okej. Dobra. To już wszystko wiemy. Zapomniałem o zupie, ale się na szczęście nie popsuła. Także okej. No dobra. To widzimy się za chwileczkę, moi drodzy. I działamy dalej. Pokażę wam, co ja tutaj... Jaką dniówkę zrobiłem. No tutaj czynność jak najbardziej widzicie. Identyczna do tych standardowych czynności. Także nic takiego ponad... Oj. A widzicie jak tutaj działa. Nic takiego ponad tutaj standard. Także zobaczycie co zrobiłem jak... Znaczy ile zarobiłem jak dniówka wypadła. Jak się skończy dzień. Także się będziemy za chwileczkę dosłownie moi drodzy widzieli. No i dobra, moi drodzy, dniówka chyba zrobiona, już jest chyba koniec dnia, chociaż nie wyskoczył mi komunikat. Stoi tu sobie jakiś gostek, który... Ja się domyślam, że jak taka ikona kilku ludzi się wyświetla, to tak jakby on ze znajomymi chciał przyjść, no ale znajomych jego nie widzę. Stoły te podwójne są wolne i tutaj ludzie siedzieli i siedzieli grupowo i pojedynczo. Chociaż też czasem się dziwię, czemu ludzie faktycznie siadają pojedynczo. Przy takich stołach. No nie wiem, coś z tymi stołami też będę musiał pomyśleć. Ten w ogóle tu strasznie krzywo stoi. Będę musiał coś z tymi meblami pomyśleć. No mamy tu trochę jedzenia. Dwie potrawy nam się skończyły, niestety. Ten nie wiadomo, co chce, bo tylko ta ikonka się wyświetla, ale tak naprawdę no ma się to nijak. Nie wiem, jak go tutaj teraz z tej restauracji wyprosić. Może światło trzeba zgasić albo zrobić, że zamknij, albo nie wiem, światło zgasić. Koleś nie chce się ewidentnie ruszyć. Gaszenie światła nie pomogło. Okulary ma jakieś, nie wiem, jak święty Mikołaj. Dniówka taka sobie bym powiedział, ale też dużo kasy wydaliśmy na te. Zobaczcie w ogóle, co tu się porobiło, widzowie. Na szczęście dzięki tej metodzie i dzięki oblężeniu nie ma problemu, słuchajcie, z myciem talerzy. I powiem wam, zobaczcie, ile który level wbiliśmy. Ja się zastanawiałem nad 10 levelem, a tu mamy końcówkę levelu 12. Takie mieliśmy oblężenie, słuchajcie, klientów w tym dniu 7. Zupę pomidorową dolewałem po raz drugi. Oczywiście, jak zwykle, zapomniałem za pierwszym razem dodać pietruszki. Później się okazało, że jest też jakaś potrawa chyba, nie wiem, czy ten szaszłyk z kurczaka nie przypadkiem, którym również zapomniałem dodać pietruszki. No dziwne są te przepisy, dlatego też czasem mi się coś tam zdarzy zapomnieć. Myju na zakończenie dnia i zaraz wam podsumowanie, moi drodzy, pokażę. No, mylą mi się czasami te potrawy. O, widzicie, garnek leży pusty po zupie pomidorowej. No, myślę, że będę musiał kupić kolejny garnek wtedy do rosołu, nie? Tak mi się wydaje, że będzie trzeba, moi drodzy, zrobić. No, szkoda, że to jedzenie też się tak marnuje. Zobaczcie, tutaj tylu mieliśmy gości, że aż się nie pomieściły do mycia te talerze. Szkoda, że mówię, jakby nie wiem ilu tutaj przewidywało nam gości, bo przewidywało, jeśli dobrze pamiętam, od 22 do 28. Zobaczymy na podsumowaniu, jak to ostatecznie wypadło, a pierdziele, niech już moja kelnerka tutaj myje te talerze. Zobaczcie, ile talerzy od zupy, także zupy się posprzedawały bardzo ładnie dzisiaj. Pierwsze, co otworzyłem restaurację, to 3 czy 4 osoby pod rząd przyszły na moją zupę pomidorową, mimo że nie dodałem do niej pietruszki. No, no bywa. Dobra. Załadowane, wymyte. Okej. Okay. Dobra. Niby mówiłem, że pierdziela, jednak domyłem, bo się z wami zagadałem. No ja tak jestem. Okej. Okay, no słuchajcie, no nie wiem, zostawimy tego gościa w restauracji. Mam nadzieję, że to nie jest złodziej, że nas nie okradnie. Szkoda, że też mówię. Tutaj nie widzimy, ile czego zostało. To też by na pewno łatwiej, jeżeli... Łatwiej by nam to tutaj pomogło te potrawy
dobierać. Ja muszę obserwować cały czas, kto co bierze i tak właśnie było z tą zupą. Ale dołożyłem z pietruszką i nie chcę. No trudno. Zamknięty sklep, znaczy sklep. Restauracja. A obiecałem wam, no to może na zakończenie dzisiejszego odcinka zrobimy to. Pójdziemy sobie na piwko po pracy. Też drogie to piwko, widzowie. Beer 250. Drink. Pijemy, tak? Nie pijemy. Pijemy to piwko, czy nie pijemy? Dość długo pijemy to piwko. Aha! O kurde, no nie, no widzowie, po jednym piwie naprawdę ale 200 dolców płacić za piwo. O kurde. O kurde, po jednym piwie mi się wszystko... A temu mogę wypić piwo? Nie mogę mu wypić piwa. La la la. Słuchajcie, po jednym piwie mi się obraz trochę rozmazał. Nie, no to takie troszeczkę oszukane. Gdzie po jednym piwie? Juken Gagatek ma taką słabą głowę. No dobra, napracował się, to niech sobie wypije jedno piwko. Masz długi do spłacenia. Jakie długi? Przepraszam bardzo, jakie długi? A, rachunki, dobra. Aby was. A tu mi coś się odblokowało. Picie w pubie, no ale też mi osiągnięcie, widzowie. Ale też osiągnięcie zrobiliśmy. Picie w pubie. Jeden kebab zwykły, dwa... Aha, no to tak... Udka z kurczaka faktycznie się sprzedawały. Frytki się trzy, to jest ilość. Ale zobaczcie, z zupą pomidorową już jest przekłamanie, że dwie sprzedaliśmy, no bo dokładałem. Także coś tu mocne przekłamanie. Zarobiliśmy 4000, ale też zobaczcie ile. O, 25 chyba klientów było. No niby to są podane dania, no nie wiemy, czy jeden klient może dwa dania. O, odblokował nam się rosół, jeszcze kebab nam się odblokował, ale to już będzie temat właśnie, moi drodzy, na następny odcinek, gdzie za ten kebab się weźmiemy. Ja myślę sobie, moi drodzy, czy tutaj na zakończenie odcinka nie zrobić jednej rzeczy, bo mam takie przeczucie tutaj. Aha, tutaj za wiele nie możemy. Tutaj za wiele nie możemy. To w ogóle nie wiem, co to jest. A to coś kosztuje? 10 tysięcy. No chyba was pogrzało, że ja będę 10 tysięcy płacił. Ikona. No może kebab jakiś byśmy. Jakąś ikonkę z kebabem, ale ja wiem, co to byśmy mogli za logo dać, widzowie. No ja bym generalnie szedł w kebaba, nie? Chciałbym, żeby... A może taki kebab. Takie logo sobie. Najtańsze weźmy. Niech będzie, że jest kebab. I coś jeszcze? Aha, że to. No nie, no to czarne chyba, nie? Widzowie, chociaż... To by może takie fikuśne jakieś... Nie? Tak, o, może takie nawet? O, dobra, zróbmy takie, że prestiżowo, widzowie, to jest tak jakby trochę prestiżowo. Niech będzie. Niech będzie, to jest ta sama cena. Niech będzie, że jest troszkę prestiżowo. Dobra, to już mamy chociaż, słuchajcie, logo na koniec kebaba, żeby ludzie widzieli, że tu jest kebab. Może to wpłynie na sprzedaż kebabów. Zobaczymy. Gościu, mam nadzieję, że nas nie okradł. No nic, no to właśnie w następnym odcinku zaczniemy z tematem kebabów. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Tradycyjnie już gorąca prośba. Zostaw, drogi widzu, komentarz dla lepszych zasięgów, łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam cię serdecznie. No i do następnego odcinka. Trzymaj się. Cześć.